Cześć, kochani. Do tej pory starałam się przedstawiać głównie sprawy, w których sprawca był niewykryty i były to w dużej mierze sprawy prowadzone przez wydziały kryminalne komend wojewódzkich, głównie Archiwum X. Przedstawiałam również sprawy rozwiązane, w których zapadały prawomocne wyroki. Dziś natomiast sięgam po sprawę nietypową, bo polityczną, w której choć skupiam się głównie na kwestii tajemniczej śmierci szefa Najwyższej Izby Kontroli, profesora Waleriana Pańki, to wspominam również o innych tajemniczych śmierciach, które mogą mieć związek z tą opisywaną tutaj jako sprawę wiodącą. I mam tu na myśli przede wszystkim sprawę inspektora NIK Michała Falcmana. Do tej pory chyba tylko raz podejmowałam temat polityczny i była to sprawa tajemniczej śmierci Zbigniewa Wołoszyna, polskiego naukowca zaangażowanego w kwestię ustalenia faktycznych szkód, jakie wywołał wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, polecam zapoznanie się z nim. Bezpośredni link do odcinka wyświetlał się będzie w karcie, ale znajdziecie go również pod dzisiejszym odcinkiem. Wszystkie źródła, na podstawie których powstał scenariusz dzisiejszego odcinka, znajdziecie oczywiście pod filmem, a źródeł jest naprawdę sporo i są niezwykle interesujące, dlatego zachęcam Was do zagłębienia się w tę sprawę, bo choć dzisiejszy odcinek będzie naprawdę długi, to proszę mi wierzyć, informacji jest wiele, wiele więcej. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli macie ochotę na wysłuchanie kolejnych historii. Pamiętajcie również o podzieleniu się swoją opinią w sekcji komentarze. Zdaję sobie sprawę, że opinie na temat dzisiejszej sprawy mogą być różne, ale jestem bardzo ciekawa tego, co macie do powiedzenia w tej sprawie. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Jest rok 1996. W Polsce od kilku lat władzę sprawuje koalicja SLD-PSL. Wciąż jednak w kraju brakuje stabilizacji. Od wygranych wyborów w 1993 roku partie kilkukrotnie powołują i odwołują kolejnych prezesów Rady Ministrów. Waldemar Pawlak sprawuje urząd premiera przez półtora roku, następnie zastępuje go na tym stanowisku Józef Oleksy, by potem funkcję tę objął Włodzimierz Cimoszewicz. I to właśnie w czasie, kiedy ten ostatni kierował pracami rządu, w małej miejscowości Turze Pole, w ówczesnym województwie krośnieńskim, tamtejsza szkoła przygotowuje się do wielkiej uroczystości. Już wkrótce placówka ma zyskać imię urodzonego w Turzym Polu profesora Waleriana Pańki. Trwają przygotowania. Na ścianie budynku pojawia się płaskorzeźba przedstawiająca uśmiechniętego turzanina. W jednym z lokalnych zakładów szyty jest szkolny sztandar, a uczniowie dowiadują się na specjalnie zorganizowanych lekcjach o tym, kim był ich patron i dlaczego to właśnie on ma być dla nich wzorem postępowania. Szkoła zyskuje imię swojego najsłynniejszego mieszkańca, i od tamtej chwili każdego roku, 7 lub 8 października, obchodzony jest Dzień Patrona. Naprzemiennie, ponieważ 8 października to rocznica jego urodzin, zaś 7 dzień października to rocznica śmierci. Turze Pole to niewielka miejscowość. Obecnie mieszka tam nieco ponad 1100 osób. Osobliwa nazwa nadana wsi wywodzi się od Tura, wymarłego ssaka zamieszkującego niegdyś niemal całą Europę i sporą część Azji.
Z uwagi na to, że pierwszy zapis dotyczący miejscowości pochodzi z XV wieku, a wymarcie tych zwierząt datuje się na drugą połowę tego samego wieku, można przypuszczać, że zwierzęta te w średniowieczu zamieszkiwały teren, na którym powstała miejscowość. Jednak Turze Pole znane jest przede wszystkim z tego, że przed wieloma laty wydobywano tam ropę naftową. Pierwsze prace wydobywcze prowadzono w drugiej połowie XIX wieku, a okres największego poziomu wydobycia przypada na pierwsze lata po II wojnie światowej. I właśnie w okresie wojny na świat przychodzi Walerian Janusz Pańko. Jego ojciec Teodor pracował w kopalni ropy naftowej, natomiast matka Stefania zajmowała się prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa rolnego. Teodor był weteranem I wojny światowej, należał do legionów polskich. Rodzina miała silne poczucie polskości, a dzieci wychowywane były w duchu patriotyzmu z szacunkiem do polskiej historii i tradycji. Sześcioro spośród dzieci państwa Pańków urodziło się w okresie II Rzeczypospolitej. Natomiast najmłodszy syn Walerian pojawił się na świecie 8 października 1941 roku. Chłopiec od samego początku wykazywał duże zdolności z zakresu zapamiętywania nowych informacji. Miał doskonałą pamięć i zdawało się, że jego zdolności rozumienia nowo zdobytych informacji były wręcz imponujące. Chłopiec był ponadprzeciętnie zdolny, co było szczególnie widoczne w niewielkiej społeczności, w której się wychowywał. Ponadto był dzieckiem spokojnym i lubiącym pokojowe wyjaśnianie nieporozumień. Jego pokojowe nastawienie do rówieśników oraz dorosłych nieraz wprawiało w osłupienie rodziców i nauczycieli. Młody Pańko zdawał się posiadać niezwykłe zdolności przywódcze i mediatorskie. W 1948 roku 7-letni Walerian rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnym Turzym Polu. I choć nie miał problemów z nauką, to z pewnością w tamtym czasie nikt jeszcze nie podejrzewał, że ten mały chłopiec, choć niezwykle zdolny, pewnego dnia stanie się nie tylko patronem tej placówki, ale również jedną z najważniejszych postaci polskiej polityki i osobą, która przejdzie do historii jako człowiek, którego misją było dążenie do poznania prawdy i zwalczanie przestępczości w świecie polityki. Walerian wychowywany był w atmosferze wzajemnego szacunku. Z domu rodzinnego wyniósł przekonanie, że każdy człowiek stanowi wartość i każdego należy szanować, niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska czy posiadanego wykształcenia. Szczególną estymą w rodzinie darzyło się jednak ludzi odważnych, dla których honor i odwaga były najważniejsze. Późniejszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli rodzice uczyli historii Polski, dbania o polską kulturę i tradycje, a patriotyzm był czymś, co wyssał z mlekiem matki. I choć być może zabrzmi to patetycznie, Walerian Pańko był polskim patriotą, dla którego dobro narodu i państwa zawsze stanowiły ogromną wartość i mówiąc o tej postaci nie można nie podkreślić tego, czym się w życiu kierował, ponieważ bez tego cały przekaz mógłby nie zostać właściwie zrozumiany, a postawa Waleriana w Polsce okresu przejściowego zdecydowanie stanie się bardziej zrozumiała. W tekście Rzecz najważniejsza, Polska, Walerian Pańko tak pisał o patriotyzmie. Pozostaje jeszcze sprawa miłości do ojczyzny. Jakże rzadko mówimy o niej i do niej się przyznajemy. Jakże rzadko odwołujemy się do niej, do woli i energii społecznej, która z patriotyzmu wypływa.
Wolimy wierzyć w mechanizmy systemu politycznego i gospodarczego, w prawa demokracji i rynku. To ważne, ale jest jeszcze ten człowiek, który w te prawa musi uwierzyć. Jakieś uczucie musi go do tego popchnąć. Zasady prawa bankowego, handlowego, tworzenie spółek z kapitałem, zasady wejścia do Europy to hasła ważne dla nowej edukacji obywatelskiej i gospodarczej, ale gdyby więcej było uczucia na tej nowej drodze kształcenia Polaków. Walerian Pańko, mimo że pochodził z niewielkiej miejscowości i możliwości rozwoju mogły wydawać się ograniczone, nigdy nie poddał się i pokazał, że bycie człowiekiem ze wsi nie jest trudnością, a czasami może być wręcz mobilizacją do działania. Walerian osiągnął bardzo wiele, ale na zawsze pozostał skromnym człowiekiem, pełnym pokory i szacunku do drugiego człowieka. Po latach wspominano, że gdy odwiedzał rodzinne strony już jako profesor, chętnie rozmawiał z mieszkańcami rodzinnej miejscowości. Traktował ich jak równych sobie, bo przecież pochodzili z tego samego miejsca. Znali te same pola, drogi i lasy. Siedzieli razem w szkolnej ławie i dla niego oczywistym było to, że z uwagi na fakt, iż zrobił karierę naukową i polityczną, to właśnie duże pole jest jego miejscem na ziemi. Stąd się wywodził i to środowisko go ukształtowało. A miarą człowieczeństwa jest to, jak traktujemy słabszych od siebie, a nie silniejszych. I taka myśl przyświecała mu w jego życiowej drodze. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Turzympolu kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w oddalonym o około 5 km Brzozowie. Walerian był wyjątkowo zdolnym i wzorowym uczniem, co znacznie wpłynęło na jego dalszą edukację oraz karierę zawodową. Przez cały okres nauki w szkole średniej wyróżniał się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, ale przede wszystkim w naukę. Był ciekawy świata, jego pasją byli ludzie, ich potrzeby, a zdobywanie wiedzy na lekcjach było nie tylko obowiązkiem, ale wręcz przyjemnością. Nie mając jeszcze ukończonych 18 lat, w maju 1959 roku Walerian Pańko przystępuje do egzaminu dojrzałości, który zdaje w murach liceum, do którego uczęszczał. Wkrótce okazuje się, że wiele lat ciężkiej pracy nie poszło na marne, ponieważ egzamin zdaje znakomicie. Przed nim jeszcze egzamin wstępny na studia. I ten również nie stanowi dla niego problemu. Dzięki temu w październiku 1959 roku wraz z osiągnięciem pełnoletności Walerian Pańko staje się studentem pierwszego roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów zapoznaje się z ówczesnymi przepisami. Poznaje źródła prawa Polski Ludowej, poznaje przepisy i zdaje się, że i na studiach młody mężczyzna nie zwalnia tempa. Daje się poznać jako bardzo zaangażowany student, który chętnie wdaje się w dyskusję z wykładowcami. Jest dociekliwy, interesują go aspekty związane z codziennością ludzi. Prawo dotyczące aspektów cywilnych, a przede wszystkim głównie to, co może mieć zastosowanie na wsi i mniejszych miastach. Gdy tylko z sukcesem podchodzi do obrony pracy magisterskiej, zostaje mu zaproponowane stanowisko asystenta. I tak wraz z początkiem roku akademickiego 1964-1965 Walerian Pańko zostaje zatrudniony przez Uniwersytet Wrocławski na stanowisku asystenta na Katedrze Prawa Rolnego kierowanej przez Andrzeja Stelmachowskiego.
Pan Andrzej Stelmachowski był profesorem prawa, a w okresie przejściowym związany był m.in. z rządem premiera Jana Olszewskiego, w którym pełnił rolę ministra edukacji. Był również doradcą późniejszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 1963 roku Walerian Pańko był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wstępując do partii, prawdopodobnie kierował się chęcią kontynuowania edukacji i rozpoczęcia pracy na uniwersytecie. I Pańko sprawdza się jako doskonały pracownik naukowy. Ciężko pracuje i rozwija swoje zamiłowania w zakresie prawa rolnego. Dzięki temu w 1971 roku, w wieku zaledwie 30 lat, zdobywa tytuł doktora prawa na podstawie swojej pracy zatytułowanej Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie ekonomiczno-prawnym. Był tak doskonale wykształcony i posiadał szeroką wiedzę, że wykładał również między innymi we Włoszech czy we Francji. Później zostanie również członkiem Państwowej Akademii Nauk. Na przełomie lat 60. i 70. polska gospodarka jest w katastrofalnym stanie. Władze państwowe próbują w jakiś sposób ją ratować i zaciągają kolejne pożyczki i kredyty zagraniczne. Sam Gomułka w swoich listach pisze, że rok 1971 jest dopiero pierwszym rokiem otwierającym wieloletni cykl obciążenia naszej gospodarki pożyczkami i kredytami na cele konsumpcyjne. Żyjemy dzisiaj na konto dochodu narodowego, który mamy wytworzyć jutro. Tym samym władze PRL doprowadzają do gigantycznego zadłużenia budżetu państwa. Piastujący wówczas urząd pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edward Gierek, zaciąga kolejne kredyty zagraniczne. Pieniądze pozyskiwane w ten sposób miały zostać zainwestowane w rozwój polskiej gospodarki, w tym w przemysł. Jednak sporą część pieniędzy wykorzystano na podwyżki płac, na renty, emerytury i zasiłki i początkowo Polacy byli zadowoleni, ponieważ większe dochody pozwoliły im na polepszenie warunków życia. Skoro jednak sporą część pieniędzy z kredytów ulokowano w pensje, mówiąc potocznie przejedzono, a należy pamiętać, że ówczesna gospodarka opierała się na przedsiębiorstwach państwowych, część pieniędzy przeznaczono również na poprawę infrastruktury drogowej czy też na budowę mieszkań, to nie do końca pożyczki te były kredytami inwestycyjnymi na rozwój i gospodarkę, jak zapowiadał Gierek. Na pewno spora część pieniędzy została zainwestowana w hutę Katowice czy w elektrownię Bełchatów. Władze zakładały, że szybko rozwijająca się gospodarka przyniesie Polsce dochody, które pozwolą na szybkie spłacenie zadłużenia zagranicznego, a w kolejnych latach pozwoli wręcz na wzbogacenie się kraju, ponieważ wytwarzane w Polsce dobra miały być sprzedawane na Zachód. Aby pokazać ludziom, jak dobrze może być w kraju za kilka lat, zaczęto też sprowadzać do Polski zachodnie towary, w tym na przykład słynną Coca-Colę. Plan Gierka jednak nie wypala. Obsługa nowych maszyn w przedsiębiorstwach wymaga sprowadzania części zamiennych z Zachodu, a awarie zdarzają się często. Polska zaciąga więc kolejne kredyty na kupowanie części zamiennych, na szkolenia z obsługi nowoczesnych maszyn, na surowce, których brakuje w Polsce. Z jednego zaciągniętego w 1970 roku miliarda dolarów, 6 lat później, w 1976 roku, Polska ma już do spłaty 8-krotnie większą sumę. Produkowane w Polsce dobra sprzedawane są za bezcen. Polska właściwie dokłada do wielkiego interesu Gierka,
A to w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której fabryki i przedsiębiorstwa zaczynają przynosić ogromne straty. Polska nie jest w stanie spłacać zadłużenia i aby jakoś łatać budżet państwa, podnoszone są ceny podstawowych produktów. Kraj dopada niewyobrażalny kryzys. Ceny niektórych produktów drożeją o 50, 100, a nawet 150%. I to powoduje falę protestów na terenie całego kraju. Do strajków dołączają również studenci, którzy uważają, że ceny podręczników są zbyt wysokie. Od 1974 roku Walerian Pańko związany jest z Uniwersytetem Śląskim i w 1976 roku studenci tego uniwersytetu również protestują przeciwko ich zdaniem zawyżonym cenom podręczników. Ówcześnie jeszcze doktor, a późniejszy profesor Walerian Pańko pełnił funkcję kierownika Zakładu Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W sporze między studentami a władzami uczelni 35-letni doktor poparł studentów. Niezwykle skromny wykładowca był ceniony za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, a studenci lubili go za jego postawę. Choć znany był jako bardzo dobry wykładowca i niezwykle inteligentny człowiek, nigdy nie okazywał wyższości czy pogardy wobec studentów. Przeciwnie, okazywał im szacunek i chętnie prowadził z nimi naukowe dysputy. Kiedy doszło do konfliktu między studentami a władzami uczelni, doktor Pańko uważał za rzecz naturalną, że powinien stanąć po stronie młodzieży. Taka postawa wykładowcy nie spodobała się władzom uniwersytetu i za swoją niesubordynację został ukarany, tracąc pełnioną dotąd funkcję prodziekana. Jednak dla Waleriana jego przekonania były ważniejsze niż jego pozycja zawodowa. Starał się być niezależny w podejmowanych przez siebie decyzjach. Miał pasję, chciał realizować swoje plany, ale uczył też swoich studentów tego, że i oni mają prawo mieć marzenia i dążyć do wyznaczonego celu. Zarażał swoim entuzjazmem i dawał przykład niezwykłego zaangażowania w podejmowane działania. Studenci zapamiętali go jako człowieka skromnego i życzliwego. Bez względu na to, kto był jego rozmówcą, okazywał tej osobie szacunek. W roku 1978 obronił swoją pracę habilitacyjną pod tytułem Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Mógł się również pochwalić sporym dorobkiem z zakresu prac naukowych, dzięki czemu uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku został odznaczony Krzyżem Zasługi, który nadawany jest osobom, które przez wypełnianie swoich obowiązków w sposób nadzwyczajny przysłużyły się państwu oraz obywatelom. Walerian Pańko chciał zmienić koncepcję postrzegania własności, która z komunistycznego punktu widzenia była czymś niewłaściwym. Nie zgadzał się z opinią komunistyczną o tym, że jeśli coś jest wszystkich, to jest niczyje. Uważał, że każdy człowiek ma prawo posiadać to, na co zapracował. Należało to jeszcze uregulować prawnie i wytłumaczyć Polakom, czym jest własność prywatna. Przede wszystkim zmienić ich pogląd, że posiadanie dóbr nie jest przecież niczym złym. Walerian Pańko przykładał dużą wagę do nauki języków obcych. W wieku 37 lat posługiwał się biegle aż 6 językami, w tym łaciną. Posiadał przy tym ogromną wiedzę prawniczą, a także wiedzę powszechną. Starał się wiedzieć wszystko na każdy temat, który wydawał mu się istotny, a pogłębianie wiedzy wydawało się być dla niego istotne, nawet jeżeli nikt tego od niego nie wymagał. Uważano go za osobę skrupulatną i pedantyczną. Jeśli chodzi
o pracę. On sam był wymagający nie tylko w stosunku do innych, ale przede wszystkim wobec siebie. W jego pamiętniku zapisane były słowa: kochaj Boga, ojczyznę i ludzi. I dla niego nie były to tylko puste słowa. Według wielu osób tak właśnie żył. Nie był hipokrytą, przeciwnie, wartości, które głosił, towarzyszyły mu w codziennym życiu. Walerian nie tylko stawiał na rozwój własny i na naukę, ale zaangażował się także w politykę. W roku 1980 został członkiem Solidarności, pełniąc tam funkcję doradcy Solidarności Rolników Indywidualnych podczas strajków chłopskich, które trwały ponad półtora miesiąca w różnych częściach Polski, między innymi w Ustrzykach Dolnych, w Rzeszowie, Grójcu, Bydgoszczy czy też w Świdnicy. Strajki te wspierał między innymi ówczesny prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Później, kiedy strajki cichły, Walerian Pańko został współautorem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które były wynikiem właśnie tego strajku. Jest 12 grudnia 1981 roku. Rada Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia podejmuje uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego. Swoją decyzję tłumaczą tym, że był to jedyny sposób na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w objętym protestami kraju. Następnego dnia, 13 grudnia, cała Polska zostaje objęta stanem wojennym. I to nie tylko znana wszystkim godzina policyjna, milicja i wojsko na ulicach, ale również szereg represji wobec przeciwników politycznych. Rankiem w niedzielę 13 grudnia 1981 roku do drzwi wielu domów i mieszkań pukają żołnierze, milicjanci i inne służby biorące udział w akcji Jodła. Akcja, która ma na celu zatrzymanie jak największej liczby osób powiązanych z opozycyjną Solidarnością. Mimo przynależności do PZPR, w dniu wprowadzenia stanu wojennego Walerian Pańko zostaje zatrzymany. Jest internowany od 13 grudnia do 16 stycznia 1982 roku w ośrodku w Jaworzu. W trakcie pobytu w miejscu odosobnienia pisze Marsz Internowanych, w którym opisuje warunki ówczesnej codzienności. Ale dla współwięźniów jest niczym poeta pokrzepiający serca. To spod jego pióra wychodzą słowa: wrócimy silniejsi, a z nami ta myśl, że Polska tak łatwo nie zginie. Skuty kajdanami, rzucony na zabłoconą podłogę starej milicyjnej Nysy, traktowany był jak bandyta, choć dla panującej wtedy władzy pewnie nim właśnie był. Po ponad miesiącu Walerian Pańko zostaje uwolniony. Ale to wówczas decyduje się na podjęcie ważnego kroku i w lutym 1982 roku opuszcza szeregi PZPR, pokazując tym samym sprzeciw wobec działaniom komunistycznych władz w Polsce. Władze natomiast postanowiły nie zostawić takiej decyzji Pańki bez echa. Uznano, że najbardziej dotkliwe będą dla niego represje związane z działalnością naukową. Zablokowano mu więc dalszy rozwój kariery naukowej, wstrzymano awans, na który dawno zapracował, ale mimo wszelkich przeciwności Walerian nie poddaje się i robi wszystko, by na tych działaniach nie ucierpieli przede wszystkim jego studenci, ponieważ czuł się za nich odpowiedzialny. W swoim gabinecie w budynku Uniwersytetu Śląskiego prowadził punkt doradczy dla osób internowanych oraz działaczy Solidarności. Warto wspomnieć, że 17 stycznia 1981 roku powołano do życia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Społecznych. Centrum funkcjonowało 11 lat i przez ten czas stworzyło kilkadziesiąt projektów ustaw i różnego rodzaju przepisów, w tym m.in. projekt kodeksu karnego,
kodeksu postępowania karnego, prawo rolne, prawo gospodarcze, cywilne, ustawę o samorządzie terytorialnym, o policji, czy też prawo prasowe i wiele, wiele innych. I w pracach tych udział brało około 300 osób, w tym m.in. właśnie Walerian Pańko. Wreszcie w maju 1989 roku, po latach utrudnień ze strony władz państwowych, Walerian Pańko, założyciel i kierownik Zakładu Katedry Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego, uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych i miał wówczas 47 lat. To niezwykle ważne dla Pańki wydarzenie, jakim było przyznanie mu tytułu profesora, miało miejsce wkrótce po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu trwającego od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku, a w których Walerian Pańko brał udział. W czerwcu 1989 roku odbyły się pierwsze, potocznie zwane wolnymi, wybory do parlamentu i trudno jednak mówić, by były one w pełni demokratyczne i wolne, ponieważ w trakcie obrad Okrągłego Stołu ustalono, że aż 65% miejsc w Sejmie będą stanowili posłowie z PZPR i innych prokomunistycznych partii, natomiast zaledwie 35% pozostałych miejsc to mandaty, o które mieli ubiegać się kandydaci bezpartyjni. Skoro więc podział władzy został ustalony przy Okrągłym Stole, w dalszym ciągu nie mamy przecież do czynienia z wolnymi wyborami. Jedynym, na co mieli wpływ wyborcy, to nazwiska konkretnych posłów, którzy mogli zasiąść w sejmowych ławach. Zatem po czerwcowych wyborach w Sejmie było 299 posłów z ustaleń Okrągłego Stołu postkomunistycznych oraz 161 posłów bezpartyjnych. I to właśnie w grupie tych drugich znalazł się profesor Walerian Pańko. Swój mandat sprawował z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Warto dodać, że w Senacie nie doszło do ustaleń w kwestii wyników i ich proporcji i tu wyborcy zagłosowali na osoby niestartujące z list PZPR i wynik był naprawdę szokujący, bo spośród 100 mandatów aż 99 z nich przypadło kandydatom z Solidarności. Co ciekawe, frekwencja wynosiła wówczas 62%. Obecnie w wyborach bierze udział zazwyczaj około 50% osób uprawnionych, natomiast najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych po 1989 roku została odnotowana w 2019 roku i wynosiła niespełna 62%. Profesor Walerian Pańko złożył ślubowanie poselskie 4 lipca 1989 roku. W trakcie kadencji brał udział w pracach 6 komisji, w tym m.in. w Komisji Konstytucyjnej czy też Ustawodawczej. Natomiast w Komisji Samorządu Terytorialnego pełnił nawet rolę przewodniczącego. Walerian Pańko był też współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji Rozwoju Demokracji, którą powołano do życia w 1989 roku. Powołał ją nie sam oczywiście, fundacja została powołana wraz z innymi parlamentarzystami i byli to Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień oraz profesor Jerzy Regulski. I to właśnie ten ostatni jest obecnie patronem fundacji. I w obrębie tej organizacji funkcjonuje również Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego imienia profesora Waleriana Pańki. To istotne, by wiedzieć, że profesor był też wielkim orędownikiem rozwoju władzy samorządowej. W tym samym roku, przypomnę, w 1989, wraz z profesorem Michałem Kuleszą, Walerian Pańko zaczął pracę nad książką o samorządzie terytorialnym. Pojechali razem na kilka dni do Tużego Pola, gdzie spędzili czas wraz z mamą Waleriana. Rozmawiali tam o książce. Niestety publikacja nigdy nie została ukończona, ale pomysły profesora Pańki na rozwój samorządu terytorialnego oraz na inne ważne dla państwowości tematy można było
przeczytać w jego felietonach publikowanych na łamach Trybuny Śląskiej. Prywatnie Walerian Pańko był szczęśliwym mężem Urszuli. Kobieta była bardzo dumna ze swojego męża, wspierała go i podziwiała i uważała go za osobę wybitną. Była dla niego niezwykłym oparciem i towarzyszyła mu w najtrudniejszych chwilach jego kariery naukowej, a później również politycznej. Profesor Pańko zrzeszał wokół siebie spore grono przyjaciół i znajomych. Bardzo łatwo zjednywał sobie ludzi, ponieważ był człowiekiem wyważonym i z ogromnym szacunkiem podchodził do każdego człowieka. Koledzy mawiali o nim, że był idealistą i zawsze o coś walczył. W życiu prywatnym był osobą życzliwą i cieszącą się życiem. Lubił się bawić, tańczyć, uwielbiał sztukę i zbierał starocie, jak mówiła o nim żona. Miał taką niesamowitą cechę zjednywania sobie ludzi i był człowiekiem o głębokim poczuciu sprawiedliwości. Jego wielką pasją były również książki. Profesor Andrzej Stelmachowski mówił, że Walerian Pańko lubił biblioteki, a książki były jego drogą w świat. Drogą ze skromnego domu we wsi do najwyższych stanowisk państwowych. Współpracownicy wspominali natomiast, że Walerian był bardzo przystojny. Podobał się pracującym na uczelni kobietom, ale i studentkom. Natomiast męska część uniwersytetu zachwycała się jego piękną żoną. Przełom roku 1989 i 1990 nie był dla Polski łatwy. Wielkimi krokami nadchodziły zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne, ale także i społeczne. Milicja przekształciła się w policję. Reformowano sądy, prokuraturę i właściwie każdą sferę bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Zmieniano prawo. Polska okresu przejściowego musiała dostosować się do zupełnie innych realiów funkcjonowania. Przestępczość tamtego okresu do dziś nazywana jest okresem dzikiego zachodu. O ile w PRL-u przestępczość gospodarcza związana była głównie z kradzieżami na terenie zakładów pracy, o tyle od 1989 roku zaczęło się powolne rozkradanie olbrzymiego majątku państwa. Przedsiębiorstwa państwowe wyprzedawano za promil ich wartości. Ludzie tracili pracę właściwie z dnia na dzień. Likwidowano zakłady pracy, fabryki, państwowe gospodarstwa rolne, a grupy przestępcze zaczęły powstawać właściwie w każdym zakątku kraju i niezwykle trudno było nad tym zapanować, ponieważ brakowało przepisów, które kontrolowałyby cały ten chaos powstały po zapoczątkowanych przemianach ustrojowych. Nowe władze musiały uporać się z pozostałościami upadającego dopiero systemu, a to nie było łatwe. Wymagało reform w każdej dziedzinie i zmian na każdym szczeblu. Ważną rolę odegrały również finanse. Polska Ludowa tonęła w niewyobrażalnie dużych długach zagranicznych, które ciągnęły się od kilkudziesięciu lat. Zwłaszcza związane były z olbrzymimi kredytami zaciągniętymi za czasów Edwarda Gierka. Niestabilna gospodarka schyłku PRL w żaden sposób nie pozwalała na spłacenie długu zagranicznego. Również okres przełomu nie napawał w tej kwestii optymizmem. Kredytodawcy, którzy udzielili pożyczek ówczesnej władzy, zdawali sobie z tego sprawę i skłonni byli sprzedawać długi Polski po niższej cenie, tylko po to, by uzyskać w ogóle jakąkolwiek część długu. Dlatego też w połowie lat 80. do życia powołany został FOZ, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Jednak działalność tzw. pierwszego FOZ-u nie jest szerzej znana. Drugą wersję FOZ-u powołano w lutym 1989 roku w trakcie prowadzenia obrad Okrągłego Stołu. Już wówczas planowano spłacenie zadłużenia zagranicznego, a pracownicy FOS
mieli za zadanie negocjować jak najlepsze warunki spłaty. Zagraniczni wierzyciele mieli do wyboru nie odzyskać nic z pożyczonych pieniędzy lub otrzymać w krótkim czasie chociaż część pieniędzy. Zdając sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe odzyskanie całości pieniędzy, decydowali się na odsprzedanie Polsce za pośrednictwem FOS ich długów. Jednak sprawa wcale nie wyglądała tak łatwo i przejrzyście, jak się wydaje. 15 lutego 1989 roku FOS stał się funduszem celowym, utworzonym na podstawie określonej ustawy, która pozwalała na gromadzenie oraz gospodarowanie przez nią pieniędzmi pochodzącymi m.in. z budżetu państwa i miało za zadanie spłatę zadłużenia Polski. Szybko okazało się jednak, że FOS był tak naprawdę narzędziem do nielegalnych, według prawa międzynarodowego, operacji finansowych. Między innymi skupowano poprzez podstawione spółki dług Polski na rynku wtórnym po celach dużo niższych, po to by obniżyć wartość tego zadłużenia, co skutkować miało szybszym ich spłaceniem. Poza tym dyrekcja FOS, korzystając z licznych uprawnień, które zapewniała jej ustawa z 15 lutego 1989 roku, zaczęła wykorzystywać fundusz do celów, które daleko odbiegały od jego pierwotnego celu. Jednak sprawa nie wyglądała do końca tak, jak pozwalało na to prawo międzynarodowe. Otóż FOS nie negocjował bezpośrednio z wierzycielami, robiły to za niego podstawione podmioty, spółki i firmy, które zgłaszały się do wierzycieli i proponowały wykupienie długów Polski, a następnie FOS miał płacić tym pośrednikom, czyli podstawionym spółkom. I spółki te pełniły niejako rolę takich windykatorów. Spółki udzielały również pożyczek. Na czele funduszu stał Grzegorz Rzemek, zaś jego zastępczynią była Janina Him. W Radzie Nadzorczej zasiedli Dariusz Rosati, Janusz Sawicki, Zdzisław Sadowski, Jan Wołoszyn, Wojciech Misiąg, Jan Boniuk, Grzegorz Wójtowicz i Sławomir Marczuk. Fundusz od samego początku funkcjonował nieprawidłowo, przez co Skarb Państwa stracił ogromne pieniądze. Fundusz miał do dyspozycji około 1 700 milionów dolarów, za który miał zostać wykupiony dług o wartości 7 600 milionów złotych. Oczywiście po zaniżonych cenach za pośrednictwem podstawionych spółek. Na skutek nieprawidłowości z FOS wyprowadzono co najmniej 334 miliony nowych złotych. Okazało się również, że tak zwana afera FOS to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ w rzeczywistości skala strat finansowych była dużo wyższa. I skalę tego problemu odkrył inspektor Michał Falcman. Choć pierwsze nieprawidłowości zauważono już na przełomie 1989 i 90 roku. Wspominał o tym później Anatol Lawina, który w latach 1989 do 1994 roku zajmował stanowisko dyrektora Zespołu Analiz Systemowych w Najwyższej Izbie Kontroli. Michał Falcman to niezwykle ważna postać w tej historii. Urodził się 28 października 1953 roku w Jeleniej Górze w rodzinie anglo-niemieckiej, mieszkającej na terenie Polski już od kilku pokoleń. Ojciec Michała był członkiem Armii Krajowej. Falcman miał też brata Marka. Jako dziecko przyszły inspektor był bardzo spokojny i dobrze się uczył. Był ciekawy świata, nie do końca też dogadywał się ze swoimi rówieśnikami, zdecydowanie lepszy kontakt miał z dorosłymi lub po prostu ze starszymi kolegami. I w takim też towarzystwie czuł się najlepiej. Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, obecnie jest to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W momencie odkrycia afery miał 37 lat. Falcman był kontrolerem Izby Skarbowej. Miał żonę Izabelę, tłumaczkę i publicystkę, a także 5 dzieci.
Jego córką jest dziennikarka i prezenterka telewizyjna Zuzanna Falcman. Izabela, żona Michała, wspominała, że oboje z mężem interesowali się polityką. Obserwowali obrady okrągłego stołu i byli niezadowoleni z układów. Uważali okrągły stół za cyrk dla ludu. W związku z tym zbojkotowali wybory w 1989 roku i nie wzięli w nich udziału. Mężczyzna był skromnym, pochodzącym z Jeleniej Góry, urzędnikiem państwowym. W 1989 roku był już pracownikiem warszawskiej skarbówki, przez swoich współpracowników określany mianem biegłego w sprawach finansowych, w swojej pracy niezwykle dociekliwego, skrupulatnego i nieprzekupnego. W roku 1990 zajmował się kontrolą firmy Universal należącej do Dariusza Przywieczerskiego, prywatnie związanego z Janiną Him, jedną z najważniejszych osób w FOS. W trakcie kontroli znalazł powiązania tej firmy z działalnością funduszu, wpadając przy tym na trop afery, która po czasie została określona matką wszystkich afer. Falcman ustalił, że każdą różnicę między wynegocjowaną ceną spłaty a faktyczną kwotą długu zarządcy FOS brali, potocznie mówiąc, do kieszeni. Drążąc temat, Falcman odkrywa, że dyrekcja oraz ludzie powiązani z funduszem zdefraudowali ogromne sumy będące własnością Skarbu Państwa. Pieniądze trafiały między innymi na zagraniczne konta podstawionych osób prywatnych powiązanych z władzami komunistycznej Polski, a nie na konta wierzycieli. Więc zamiast spłacać długi, FOS okradał państwo oraz jego obywateli i to na niewyobrażalnie ogromne sumy pieniędzy, w tym również obce waluty. Niektórzy z pracowników FOS w sposób niekontrolowany pożyczali pieniądze firmom i osobom prywatnym, nie egzekwując żadnej spłaty. Jedną z osób, której pożyczono pieniądze, był wspomniany wcześniej Przywieczerski. A pieniądze miały być przeznaczone na jego kampanię wyborczą, ponieważ startował on w wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku. Problem polegał jednak na tym, że pożyczkę tę wziął 5 miesięcy później. Trudno zatem zrozumieć zasadność brania pożyczki na działania, które podjęto niemal pół roku wcześniej. Co więcej, nie było przecież żadnych podstaw ku temu, by takiej pożyczki udzielać kandydatowi do parlamentu. Ponadto z dokumentacji FOS jasno wynikało, że Przywieczerski pełnił rolę doradcy kierującego FOS-em Rzemka. Swoje ustalenia Falcman przekazał polskiemu rządowi, czego wynikiem była rozpoczęta w styczniu 1991 roku kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. 1 kwietnia 1991 roku mężczyzna rozpoczął pracę w NIK. Bardzo się zaangażował, pracował codziennie od 8 do 22. Mówiono o nim jednak, że nie potrafił współpracować z pozostałymi kontrolerami. Był konfliktowy, a innych uważał za głupców, jeśli nie rozumieli jego wniosków. 21 kwietnia 1991 roku Falcman zapisuje w swoim kalendarzu słowa: dalsza praca to osobiste, śmiertelne niebezpieczeństwo. Szans na sukces nie widzę żadnych. W tamtym czasie na czele NIK-u stał jeszcze Stanisław Borczyk. Był on prezesem na uchodźstwie. Władze wiedziały, że skoro doszło do tak ogromnych nieprawidłowości, należy natychmiast wybrać na stanowisko osobę godną zaufania i rzetelną, która będzie nadzorowała sprawdzanie funduszu i doprowadzi do ustalenia wszystkich okoliczności działania FOS. Spośród kilku proponowanych kandydatur zdecydowanie faworytem od samego początku zdawał się być profesor Walerian Pańko, który zaraz po objęciu stanowiska prezesa w dniu 23 maja 1991 roku zaangażował się w rozwiązanie sprawy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Należy tutaj podkreślić, że sam Walerian nie do końca był przekonany co do nowej, bardzo wymagającej roli, do której według niego nie miał odpowiednich cech charakteru. Zgodził się objąć stanowisko ze względu na naciski i prośby kolegów ze świata polityki, ale także m.in. ze strony ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy. Do przyjaciół, którym mówił o swoich wątpliwościach w sprawie objęcia funkcji, powiedział: zgodzę się. Najwyżej będziecie mnie mieli na sumieniu. Jak pisała pani Danuta Bolikowska z NIK, cytuję: na posiedzeniu plenarnym Senatu 23 maja 1991 roku profesor Pańko zaprezentował swoją wizję działania instytucji. W możliwościach NIK jest i powinna być w bardzo szybkim czasie i być może powtarzana analiza ostrzegawcza. Taki raport o stanie zagrożenia państwa. Trzeba dokonać rekonstrukcji samej organizacji Najwyższej Izby Kontroli. Dokonać zmiany kolegium NIK, które funkcjonuje od roku 1983. Organu, który ma ogromne znaczenie i wpływ na kierunki pracy Najwyższej Izby Kontroli. Wreszcie konieczna jest rekonstrukcja zespołów NIK, obecnie departamentów, które dzisiaj odpowiadają strukturze resortowej, właściwej bardziej dla rządu aniżeli funkcjonalnemu ujęciu dzisiejszych kierunków przebudowy gospodarki życia publicznego. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ocena, jak szybko można przy dzisiejszych trudnościach kadrowych przekształcić NIK w funkcjonalną, sprawnie instytucję, jest trudna. Mogę powiedzieć tylko, że jeżeli ta funkcja będzie mi powierzona, będę się starał w sposób konsekwentny i metodyczny zmierzać do tego, ażeby NIK stała się instytucją życia publicznego, a nie politycznego. Koniec cytatu. Ówczesny marszałek Sejmu profesor Mikołaj Kozakiewicz tak mówił o Pańce. Cieszył się wielką sympatią posłów, był zawsze bardzo obiektywny w ocenach. Jego wystąpienia na posiedzeniach plenarnych były wysokiej klasy i właściwe. Gdyby sądzić tylko po tym, co mówił, trudno byłoby go przypisać do jakiegoś klubu. Formalnie był członkiem OKP, ale tak naprawdę należał do klubu rozsądku i logicznego, trzeźwego myślenia. Konwent od razu powiedział: to jest bardzo dobra kandydatura. Wojciech Czyżewski, ówczesny kierowca prezesa Pańki, wspomina, że tuż po wyborze zawiózł prezesa wraz z żoną Urszulą do Tużego Pola, gdyż chciał się pożegnać z mamą i rodziną. Prezes Pańko był bardzo dobrym i kulturalnym człowiekiem. Po przyjeździe do wsi bardzo mnie przepraszał, że nie może mnie przenocować w domu rodzinnym z powodu braku miejsca. Ale znalazł mi nocleg u swojej siostry. Następnego dnia przyszedł po mnie osobiście i zaprosił mnie na śniadanie do mamy. Pomagałem także w przeprowadzce prezesa z Katowic do Warszawy. Rozładowaliśmy sprzęt z nikowskiego robura wspólnie i byłem pod wrażeniem, bo prezes Pańko nosił rzeczy do mieszkania razem ze mną. On szanował wszystkich ludzi, nie patrząc na ich stanowiska. W tym czasie Michał Falcman drążył dalej. Uważał, że ówczesny minister finansów Leszek Balcerowicz posiada wiedzę na temat organizacji FOS i jego działalności. Chciał go przesłuchać. Jednak na przesłuchanie ministra zgodę musiał wydać premier, którym w tamtym okresie był Jan Bielecki. Premier zgodził się, a prezes Pańko polecił sporządzenie pytań do ministra. 13 czerwca 1991 roku odbyło się spotkanie. Profesor Pańko zasugerował, że pytania są w zbyt ostrym tonie, ale mimo wszystko Falcman je zadał. Premier Bielecki miał być zszokowany ich treścią, ale prosił Balcerowicza, by ten na nie mimo wszystko odpowiedział. Balcerowicz oburzył się. Odmówił udzielenia odpowiedzi, twierdząc, że te pytania go obrażają, a spotkanie miało mieć tylko charakter informacyjny, a nie być przesłuchaniem.
Balcerowicz podniósł głos, co zdenerwowało Falcmana i zaczął krzyczeć na ministra, by odpowiedział na pytanie. I na tym spotkanie się skończyło. Falcman pisze w swoim notesie. Wnik, lawina wymyśla mi od szczyli gówniarzy, bo dostał wezwanie przez kapitana ułopu w sprawie przecieku. Ataki ze strony banków i ministrów doprowadziły do sytuacji, że Falcman został czasowo odsunięty od obowiązków służbowych. O całą sytuację Falcman obwiniał Anatola Lawinę, swojego przełożonego, mówił, że to agent GRU albo Mossadu. Wściekły Falcman dzwoni do profesora Mirosława Dokowskiego i mówi mu, że Lawina to KGB. Mirosław Dokowski to człowiek, który wraz z innym profesorem Jerzym Przerwą na podstawie informacji pozyskanych od Falcmana złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie FOS. Po złożeniu zawiadomienia Dokowski i Przerwa byli wielokrotnie zastraszani. Co ciekawe, mężczyźni napisali również książkę na temat FOS, w której wskazywali Przywieczerskiego jako jedną z osób zamieszanych w aferę. Ten pozwał autorów o zniesławienie. Proces trwał wiele lat, ale Przywieczerski go przegrał. Wracając jednak do roku 1991. Po pewnym czasie Lawina przeprasza Falcmana, mówiąc, że zawieszenie było sprzeczne z prawem. Kontroler zostaje przywrócony do pracy, ale wkrótce znowu pojawiają się kolejne skargi. Mężczyzna uparcie dąży jednak do wyjaśnienia działalności funduszu i rozliczenia go z defraudacji państwowych pieniędzy oraz z powiązań ze służbami specjalnymi PRL. Swoje ustalenia przekazuje profesorowi Walerianowi Pańce, Janowi Bieleckiemu, Leszkowi Balcerowiczowi, ówczesnemu ministrowi finansów, który według Falcmana był przecież zamieszany w tę aferę. Wokół sprawy zaczyna się robić gorąco. Michał Falcman zaczyna odbierać telefony z pogróżkami. Żona Izabela prosi go, by wycofał się z tej sprawy. Kobieta boi się o męża i dzieci. W pewnym momencie rodzina jest tak bardzo zastraszona, że jak wspomina po latach Zuzanna Falcman, ona i jej rodzeństwo przez 2 tygodnie nie chodzili do szkoły, ponieważ rodzice bali się o ich życie. Grożono również Walerianowi Pańce i innym osobom, które zaangażowane były w kontrolowanie finansów FOS. Po pierwszych kontrolach prowadzonych przez NIK pod zarządem nowego prezesa, pod koniec czerwca 1991 roku przedstawione zostają raporty w sprawie funduszu, które wykazują ogromne nieprawidłowości w obrocie pieniędzmi, które Skarb Państwa przyznał na spłatę długów. Okazuje się, że była to niewyobrażalna wręcz suma 9 bilionów 800 miliardów starych złotych. 980 milionów nowych. Pojawiło się również mnóstwo błędów w dokumentacji, która zawierała liczne braki, jeżeli chodzi o przedstawienia rozliczeń finansowych czy przeprowadzanych transakcjach oraz działaniach rządu, który działał bez jakichkolwiek planów finansowych, bilansów czy też zestawień. Pieniądze były wypłacane i przesyłane bez jakiejkolwiek kontroli. Ujawniono, że pieniądze ulokowane zostały w rajach podatkowych, a obce waluty zostały wyprowadzone z kraju przez bank handlowy. Okazało się także, że bank handlowy, na który zostały zaciągnięte kredyty w czasach komunizmu, praktycznie był bankrutem i planowane było ogłoszenie jego upadłości. I gdyby tak się stało, spłacenie kredytów komunistycznych nie byłoby konieczne. Istotnym pytaniem było więc, czy osoby odpowiedzialne za działalność FOS miały tego świadomość. W lipcu 1991 roku prezes Walerian Pańko powołał 23-osobową komisję kwalifikacyjną składającą się zarówno z nowych, jak i doświadczonych pracowników Izby. Jej zadaniem było ocenienie kandydatów na kontrolerów NIK. Mieli być
nieskazitelnie uczciwi i zdawać sobie sprawę z powagi instytucji, dla której mieli pracować. Falcman wskazywał też osoby odpowiedzialne za nadużycia w FOS i miały to być osoby wysoko postawione oraz znane w świecie polityki. Mężczyzna im bardziej zaangażowany był w sprawę funduszu, tym więcej dostawał pogróżek, śmiercią grożono całej jego rodzinie. Falcman starał się na przykład jeść tylko jedzenie przygotowywane w jego domu, gdyż bał się otrucia. Raz nawet ktoś włamał się do mieszkania Falcmanów, co prawda niczego nie ukradziono, ale mieszkanie było pozostawione w ogólnym nieładzie, dając do zrozumienia upartemu inspektorowi, że jest na celowniku i powinien odpuścić, zamiast dalej drążyć temat funduszu. Kolejne banki i osoby związane z polityką zaczęły obawiać się z działań skrupulatnego Falcmana. Obawiali się, że mężczyzna dotrze do kolejnych informacji, które być może pokażą ich w złym świetle. Dlatego zaczęto go nazywać szalonym inspektorem. Kilka lat później powstanie nawet film o jego działalności w reżyserii Jerzego Zalewskiego zatytułowany Oszołom. I tak właśnie odbierano działania człowieka, któremu zawdzięczamy odkrycie największego przestępstwa finansowego w dziejach Polski, właśnie mianem oszołoma. Falcman nie chciał się poddać. Zależało mu na sprawiedliwości, na dokładnym ustaleniu wszelkich nieprawidłowości i na ustaleniu winnych tego procederu. Szedł więc za ciosem, licząc się mimo wszystko z tym, że pogróżki mogą zostać zrealizowane. 16 lipca 1991 roku zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego o zniesienie tajemnicy bankowej i prosił o przekazanie informacji dotyczących transakcji Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Napisał: działając na podstawie upoważnienia numer 01321 z dnia 27 maja 1991 roku Najwyższej Izby Kontroli do przeprowadzenia kontroli w Narodowym Banku Polskim, proszę o udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową o obrotach i stanach środków pieniężnych, gotówkowych i bezgotówkowych Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, Warszawa, ulica Miła 2. Kilka godzin później został odsunięty od sprawy. Potem, kiedy Falcmana po raz drugi odsunięto od FOZ-u, mężczyzna zatelefonował do profesora Dokowskiego. Przez telefon powiedział do niego: towarzysz Pańko zawiesił mnie w pracy. Po wypowiedzeniu tych słów Falcman miał się zacząć histerycznie śmiać, co Dakowskiemu wydawało się bardzo dziwne, jakby był pod wpływem jakichś środków. Uznano, że Falcman dopuścił się przecieku w magazynie spotkania, przedstawiając poufne informacje, choć tak naprawdę powód jego odsunięcia mógł być inny. Działania inspektora nie podobały się także w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie spora część jej pracowników była do niego zwyczajnie wrogo nastawiona. Ale nie musiało to wynikać również z tego, że ktoś ze współpracowników był bezpośrednio zamieszany w aferę, ale choćby z obawy o jego życie. Prawdopodobnie Walerian Pańko odsunął Falcmana od sprawy w obawie o to, że ujawnienie przez niego dalszych informacji może się skończyć dla niego tragicznie. Być może więc profesor Pańko zdawał sobie sprawę, w jak wielkim niebezpieczeństwie znajdują się wszyscy, którzy próbowali rozwikłać zagadkę znikających pieniędzy. Jeszcze tego samego dnia 37-letni inspektor NIK-u przechodzi ciężki zawał serca. Do zdarzenia dochodzi podczas spotkania z Kornelem Morawieckim, twórcą Solidarności Walczącej i ojcem obecnego premiera. Gdy Michał Falcman wraca do domu, odwiedza go Kornel Morawiecki. Wersje co do tego, czy mężczyźni byli umówieni, czy też spotkanie nie było planowane, są sprzeczne. W każdym razie urzędnik NIK mówi Morawieckiemu, że wolałby nie rozmawiać we własnym mieszkaniu, ponieważ obawia się, że może mieć zainstalowane podsłuchy, a chciałby porozmawiać o FOS.
według Kornela. W trakcie spotkania rozmawiali na temat Foz. W pewnym momencie Michał Falcman źle się poczuł. Położył się na kanapie, a żona Morawieckiego podała gościowi lek przeciwbólowy. Ból jednak był tak silny, że mężczyźni zeszli do samochodu i pojechali w kierunku pogotowia ratunkowego mieszczącego się przy ulicy Chorzej w Warszawie. Po drodze Falcman, myśląc, że umiera, wymienił różne nazwiska powiązane z Fozem oraz z jego przestępczą działalnością. Wyznał Morawieckiemu, do jakich informacji dotarł i jakie mogą być konsekwencje posiadanej przez niego wiedzy. Chciał, żeby jego ustalenia nie pozostały zapomniane i by Morawiecki przekazał te informacje odpowiednim osobom. Falcman powiedział również Morawieckiemu, że bank handlowy jest bankrutem co najmniej od 1969 roku. Nie pozwólcie tego zatuszować, powiedział. Michał Falcman trafia do szpitala. Lekarze stwierdzają zawał serca i podają mu leki, które mają pomóc mężczyźnie i przez krótką chwilę wygląda na to, że Falcman wraca do zdrowia. Odwiedza go żona Izabela, która widzi, że mąż jest już w lepszym stanie. Wówczas prosi ją o przywiezienie do szpitala kilku książek, ponieważ konieczna jest kilkudniowa hospitalizacja. Żona chce spełnić prośbę męża, ale nie ma szansy dostarczyć książek, o które prosił Michał Falcman, ponieważ jeszcze tego samego dnia, kiedy żona go odwiedza, ten umiera ku zdziwieniu żony, przyjaciół, ale również lekarzy, którzy byli przekonani, że urzędnik ma już za sobą najgorsze i w ciągu kilku dni powinien dojść do siebie. Mimo dobrych rokowań, bardzo niespodziewanie, 18 lipca 1991 roku 37-letni Michał Falcman nagle umiera. Wszyscy są w szoku i mówi się, że śmierć nie była następstwem zawału, a celowym działaniem osób trzecich. Żona Falcmana była tego niemal pewna, dlatego domagała się przeprowadzenia sekcji zwłok, czego jednak w rezultacie nie uczyniono. Ordynator oddziału, tłumacząc żonie zmarłego, dlaczego nie powinno się jej przeprowadzić, uznał, że jeśli Falcman został faktycznie otruty, to sekcja i tak może tego nie wykazać, bo leki mogące wywołać objawy zawału bardzo szybko znikają z organizmu człowieka. Żona uważała natomiast, że należy wykonać sekcję choćby po to, by wykluczyć rzekomy zawał. W środowisku Falcmana uważano, że w dniu, w którym odsunięto go od działań NIK-u, ktoś podał mu lek, którego działanie prowadzi do objawów identycznych z objawami zawału, a podanie leków kardiologicznych po pierwotnym zmniejszeniu objawów może później doprowadzić do śmierci. Nie wykluczają tego lekarze, jednak z uwagi na to, jak niebezpieczna była sprawa FOS, nikt nie drążył tematu z obawy o własne życie. Zuzanna Falcman, córka kontrolera, która miała wówczas 13 lat, po latach wspominała, że lekarz powiedział do jej mamy, że można do kawy wsypać specyfik, który wywołuje silną reakcję i imituje zawał, ale jest tak szybko wchłaniany, że po 2 godzinach w organizmie nie ma już po nim śladu. Kobieta we wzruszającym wspomnieniu swojego ojca, Michała Falcmana, powiedziała, że ojciec oddał życie za prawdę. Nieżyjący już dziś Kornel Morawiecki po latach wspominał tamten dzień. Mówił, że było bardzo gorąco i duszno, a Falcman sprawiał wrażenie osoby wykończonej zarówno fizycznie, jak i psychicznie, że nie czuł się dobrze. W lipcu 1991 roku nikt nie mówił głośno o tym, że śmierć Falcmana jest dziwna i podejrzana. Szeptano o tym w kuluarach. Obawiano się dalszych tragedii, ale nikt nie chciał mówić o tym głośno. Mimo wszystko profesor Walerian Pańko wiedział, że nawet śmierć odkrywcy procederu rozkradania Polski nie może powstrzymać Najwyższej Izby Kontroli przed dalszym sprawdzaniem finansów FOZ.
W kolejnych tygodniach nasiliły się pogróżki skierowane w stronę prezesa NIK-u, zarówno telefoniczne, jak i listowne. W późniejszych wypowiedziach jego żona Urszula mówiła, że jej mąż w ostatnich miesiącach życia był osobą tak zestresowaną i zastraszoną, że zamieniał się powoli we wrak człowieka. Jego zmianę zauważyli także przyjaciele oraz współpracownicy. Walerian zazwyczaj był osobą uśmiechniętą, a z dnia na dzień robił się coraz bardziej zamyślony i zdystansowany. Być może dlatego, że odkrywając aferę związaną z Fozem, odkrył także, jak wielu jego znajomych i bliskich mu osób jest z nią powiązanych, o czym wspominał także swojej żonie, nie wyjawiając jednak nigdy żadnych nazwisk. Starał się nie angażować żony w swoją pracę w NIK-u czy w problemy związane ze światem polityki. Prawdopodobnie robił to dla jej dobra. Im mniej wiedziała, tym bardziej była bezpieczna. Urszula Pańko była niemal pewna, że za jego stan psychiczny odpowiadała świeżo wykryta afera oraz posada prezesa NIK-u, a przede wszystkim groźby i głuche telefony. Walerian był człowiekiem wrażliwym i uczciwym, a skala przekrętów finansowych przerażała go. Jest niedziela, 6 października 1991 roku. Tego dnia Walerian Pańko jest gościem znanego wówczas programu pod tytułem 100 pytań do. Format ten ukazywał się w programie pierwszym i drugim Telewizji Polskiej od 1988 do 1995 roku. Polegał on głównie na tym, że publiczność zgromadzona w studio, złożona między innymi z dziennikarzy, zadawała gościom pytania. Gośćmi były różne osobistości ze świata polityki, sportu, nauki czy kultury i na antenie programu pierwszego prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że właśnie kończą się prace nad wyjaśnieniem znanej wszystkim afery związanej z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i że najprawdopodobniej niedługo przedstawi wyniki pracy NIK-u. Prezes doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że opinia publiczna czekała na informacje na temat skali problemów, a także na poznanie nazwisk osób odpowiedzialnych za wyprowadzenie z budżetu niewyobrażalnie ogromnego majątku. Następnego dnia, w poniedziałek 7 października, w przeddzień swoich 50. urodzin, Walerian Pańko miał zaplanowany występ inauguracyjny na swojej uczelni, Uniwersytecie Śląskim, i miał także dyżur poselski w okręgu wyborczym Katowice-Mysłowice oraz służbowe spotkanie w katowickiej delegaturze NIK-u. Mieszkający wówczas w stolicy Pańko był człowiekiem odpowiedzialnym i wywiązującym się ze swoich obowiązków. Dlatego pomimo napiętego grafiku uznał, że inauguracja na uniwersytecie jest sprawą ważną dla władz i studentów. Zatem oczywistym było, że weźmie udział w uroczystości. Z uwagi na wrodzoną skromność nie lubił podróżować rzucającymi się w oczy luksusowymi pojazdami. Kilka dni wcześniej zarezerwował samochód marki Peugeot, zwykły, przeciętny model, nie rzucający się w oczy. Kiedy rano Walerian Pańko wraz z żoną Urszulą byli już gotowi do wyjazdu, zobaczyli, że przed domem stanął nie zamówiony wcześniej Peugeot, ale rządowa Lancia. Nie spodobało się to profesorowi. Jako osoba skromna nie chciał jeździć pokazowymi autami. Nie chciał, żeby sąsiedzi myśleli, że w jakiś sposób wywyższa się swoim stanowiskiem. Wolał starszego, niewyróżniającego się na ulicach Peugeota. Jednak na zmianę było już za późno. Za kierownicą Lanci siedział doświadczony, wieloletni i bezwypadkowy kierowca, pracownik Biura Ochrony Rządu Jan Budziński. Mówiło się o nim, że jeździ bardzo ostrożnie, zgodnie z przepisami i nigdy nie przekraczał dozwolonej prędkości.
Swoją pracę wypełniał sumiennie i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, za jakie osoby jest odpowiedzialny. Początkowo Walerian zajął miejsce z przodu, natomiast jego żona Urszula siedziała na tylnej kanapie obok podróżującego z nimi Janusza Zaporowskiego, dyrektora Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu. Jednak wkrótce profesor zamienił się z żoną miejscami, twierdząc, że ma z Zaporowskim do omówienia ważne sprawy. Wówczas pani Urszula usiadła z przodu, a mąż zażartował, że przez niego usiadła teraz na najbardziej niebezpiecznym miejscu. Mąż siedział bezpośrednio za nią, a Janusz Zaporowski zajmował miejsce za kierowcą. Z Warszawy wyjeżdżają około godziny 6:30. Do Katowic poruszali się trasą szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Pomimo dobrej widoczności oraz dobrych warunków na drodze, dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Około godziny 7:50 niedaleko miejscowości Słostowice rządowa Lancia z krakowskimi tablicami rejestracyjnymi przejeżdża przez pas zieleni i wjeżdża na drugą stronę, obracając się o 180 stopni. Wprost pod koła nadjeżdżającego BMW. Lancia zostaje dosłownie rozerwana na pół. Kierowca i Urszula Pańko zostają w przedniej części auta, właściwie w miejscu uderzenia. Natomiast oderwana druga tylna część pojazdu zostaje wyrzucona kilkadziesiąt metrów dalej. Kierowca i pani Urszula są w szoku. Nie wiedzą, co się dzieje. Po chwili udaje im się wydostać z pojazdu. Okazuje się, że na miejscu ginie Janusz Zaporowski oraz pasażer BMW, z którym zderzyła się Lancia. Kierowca BMW jest ciężko ranny. Najmniejsze obrażenia mieli pani Urszula oraz kierowca BOR. Walerian był ciężko ranny i pozostawał nieprzytomny. Żona próbowała mu pomóc do przyjazdu karetki, która miała go zabrać do szpitala. Kobieta podjęła reanimację i była przy ukochanym mężu cały czas. Kiedy na miejscu pojawiło się pogotowie, pani Urszula pojechała do szpitala wraz z mężem. Niestety, prezes NIK-u, profesor Walerian Pańko, zmarł w szpitalu w Radomsku. Przyczyną śmierci były obrażenia, których doznał w trakcie wypadku. Jego żonie pozwolono pożegnać się z nim. Urszula położyła się obok Waleriana, którego zgon lekarz stwierdził chwilę wcześniej. Przytulała się do nieżyjącego już męża, z którym spędziła większą część swojego życia, z którym miała jeszcze wiele planów do zrealizowania, którego kochała i podziwiała, który odszedł zdecydowanie za wcześnie. Kobieta pogrążyła się w rozpaczy. Nie mogła zrozumieć, jak mogło dojść do jego śmierci, skoro ona wyszła z wypadku właściwie bez szwanku. I jak to się stało, że w ogóle do tego wypadku doszło? Pamiętała, że chwilę wcześniej Walerian poprosił ją o kanapki, które miała w torbie, schyliła się, by po nie sięgnąć i właśnie wtedy doszło do wypadku. Wiadomość o śmierci dwóch osób na tak wysokich stanowiskach niemalże natychmiast trafiła do mediów i po pewnym czasie zaczęto spekulować odnośnie okoliczności, a także przyczyn wypadku. Wersja, jaką przedstawił kierowca rządowej Lancii, Jan Budziński, wyglądała następująco. Mężczyzna jechał około 100 km na godzinę. Chciał wyminąć ciężarówkę. Zaczął zjeżdżać więc na lewy pas, upewniając się uprzednio, że jest on pusty. W momencie wyprzedzania poczuł mocne uderzenie w prawy, tylny bok samochodu, czemu towarzyszył także głośny huk. W rezultacie auto wpadło w poślizg. Kierowca, chcąc uniknąć zderzenia ze stalowymi barierami, postanowił ratować się z sytuacji i zjechał przez pas zieleni na przeciwległy pas. Wówczas auto obróciło się o 180 stopni wprost pod nadjeżdżające z naprzeciwka BMW.
Początkowo kierowca uważał, że doszło do czołowego zderzenia, jednak nic takiego nie miało miejsca. Lancia, rzucona w poślizg, stanęła na drodze BMW prostopadle do niego. BMW uderzyło w bok auta, a dokładniej w jego tylne drzwi, dosłownie rozcinając je na dwie części. Jeszcze tego samego dnia, 7 października 1991 roku o godzinie 19 w dzienniku radiowym wystąpił oficer z Komendy Wojewódzkiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim podkomisarz Arkadiusz Pawełczyk. Policjant sprostował pojawiające się w mediach informacje, jakoby miało dojść do zderzenia czołowego pojazdów. Zapewnił, że te informacje są nieprawdziwe, a wypadek wydarzył się, gdy Lancia z profesorem zjechała z lewego pasa, przejechała przez pas zieleni i ustawiła się mniej więcej prostopadle do jezdni. Wówczas nadjeżdżający z naprzeciwka kierowca BMW usiłował ominąć Lancię i nie uderzył w nią czołowo, tylko w jej tył. W pół godziny później telewizyjne wiadomości podały informację. Cytuję. W pobliżu Słostowic, jadący w kierunku Śląska służbową Lancią pracownik Biura Ochrony Rządu stracił panowanie nad samochodem, który przez 3-metrowy pas zieleni przejechał na stronę przeciwną. Doszło do czołowego zderzenia z jadącym z Krakowa samochodem marki BMW. Koniec cytatu. Była to absolutnie błędna, nieprawdziwa informacja. Policjant zapewniał, że absolutnie nie mamy tu do czynienia ze zderzeniem czołowym i trudno było zrozumieć, dlaczego media podawały nieprawdziwą informację dementowaną przez policję. Kilka dni później podkomisarz Pawełczyk mówił, cytuję, nie ma na razie żadnych postronnych świadków, choć apelowałem przez radio, aby się zgłosili. Nie wierzę bowiem, aby na tak ruchliwej trasie nikt w tym czasie nie przejeżdżał. O wypadku powiadomił nas mężczyzna, który podał nazwisko, ale prawdopodobnie zmyślone. Komisja z Centralnego Laboratorium Kryminalistyki już wczoraj rozpoczęła wstępne badanie, ale wyników jeszcze nie znam. Wstępne ustalenia są takie, że kierowca Lancii jechał gdzieś w granicach 100 km na godzinę i na razie my tego nie możemy podważyć, bo nie ma dotąd innych dowodów, że na liczniku było więcej, co nie oznacza oczywiście, że kierowca nie mógł jechać i 140 na godzinę. Koniec cytatu. Przez pierwsze dni w mediach wypowiadali się także świadkowie wypadku, inni kierowcy. Jeden z nich uważa, że rządowa Lancia mogła jednak jechać szybciej niż faktycznie mówił kierowca, bo około 130 km na godzinę. Ktoś widział, że samochód, którym poruszał się Pańko, zaczął wykonywać manewr wyprzedzania i słychać było coś, co brzmiało jak wybuch. Początkowo świadek pomyślał, że może wystrzeliła opona i stąd ten huk. Osoba, która mówiła o wybuchu, nie widziała natomiast samego momentu wypadku. Mężczyzna ten zeznał, że gdy zorientował się, że doszło do wypadku, zatrzymał się, by pomóc pasażerom i podobnie postąpili również kierowcy innych pojazdów. Bardzo istotne wydają się być słowa kierowcy mijanej przez Budzińskiego ciężarówki Star 200. Jechał on prawym pasem, swoją trasę pokonywał z otwartym oknem. Lancia zaczęła go wyprzedzać, kiedy miał na liczniku około 70 km na godzinę. I według kierowcy ciężarówki, kierowca Lancii podjechał zbyt blisko do przyczepy ciągniętej przez Stara, co faktycznie mogło świadczyć o zbyt późno rozpoczętym manewrze wyprzedzania. Kierowca Stara również usłyszał huk przypominający wybuch. Po chwili zorientował się, że po drugiej stronie trasy szybkiego ruchu doszło do wypadku. Natychmiast zatrzymał swój pojazd na poboczu. Kierowca widział, że przejeżdżające obok czerwone BMW również się zatrzymało. Jego kierowca wyszedł na chwilę z pojazdu, zerknął na zniszczone auto, po czym odjechał, nie zwracając szczególnej uwagi na ofiary wypadku. Według kierowcy ciężarówki auto to miało jechać za rządową Lancią, w której podróżował Walerian Pańko. Prokuratura poszukiwała tego kierowcy,
jednak bezskutecznie. Pomimo licznych apeli, kierowca czerwonego BMW nie zgłosił się do prokuratury. Nie wiadomo także, czy poszukiwany kierowca mógł wnieść w ogóle cokolwiek do tej sprawy. Początkowo śledztwo prowadziła prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim, bo na jej terenie doszło do wypadku. Później o pracowniku Biura Ochrony Rządu przypomniała sobie prokuratura wojskowa, która przejęła śledztwo. Kierowcę Lancii wysłano do rezerwy, więc sprawa znowu wróciła do Piotrkowa. Obie prokuratury były jednak zgodne, że winę za wypadek ponosi tylko Jan Budziński i to przeciwko niemu powinno się wytoczyć akt oskarżenia. W mediach zaczęły pojawiać się sprzeczne informacje. Raz mówiono o czołowym zderzeniu, innym razem o uderzeniu w bok. Jedne artykuły przedstawiały wersję kierowcy, inne zaś wersję prokuratury, a te różniły się od siebie diametralnie. Zaczęto także spekulować, czy zderzenie samochodów było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy może zaplanowanej zbrodni, której ofiarą miał paść właśnie profesor Walerian Pańko. Wszyscy wiedzieli, czym zajmuje się prezes NIK-u i że za kilka dni miał przedstawić wyniki inspekcji dotyczącej afery FOZ. Pojawiły się głosy, że być może Walerian Pańko wiedział zbyt wiele, że był zbyt uczciwy i zbyt dociekliwie działał w sprawie funduszu. Zaś w przypadku ujawnienia informacji mnóstwo osób z pierwszych stron gazet mogło mieć poważne kłopoty i stracić szansę na wielką karierę polityczną. Walerian mówił swojej żonie Urszuli, że nie zdawał sobie sprawy, jak wiele osób z jego bliskiego otoczenia czerpało profity z FOZ. Nigdy jednak nie ujawnił nazwisk. Bardzo szybko śmierć prezesa NIK-u zaczęto łączyć ze śmiertelnym zawałem zmarłego niespełna 3 miesiące wcześniej inspektora NIK Michała Falcmana, który przecież odkrył aferę i to od niego Pańko wiedział, co tak naprawdę dzieje się w funduszu. Dwie śmierci ważnych urzędników państwowych, którzy za wszelką cenę chcieli sprawiedliwości, w ciągu zaledwie 3 miesięcy wyglądały i nadal wyglądają bardzo podejrzanie. Wersja Jana Budzińskiego została podważona przez policję, prokuraturę, a później także przez szczegółowe wyniki badań kryminalistycznych pojazdu. Analizy wykonano m.in. w Krakowskim Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Te jasno mówiły o tym, że Lancia, która brała udział w wypadku, była samochodem całkowicie sprawnym. Co prawda ciśnienie w oponach było znacznie niższe niż powinno być, jednakże nie miało to prawdopodobnie wpływu na sterowność pojazdu. Nie znaleziono także żadnych uszkodzeń po prawej stronie samochodu, więc w grę nie wchodziło też zepchnięcie auta przez inny samochód czy jakiekolwiek uderzenie w celu zepchnięcia. Powód wypadku najprawdopodobniej spowodowany dekoncentracją kierowcy, nieprawidłowe lub zbyt późne wyprzedzanie, które zmusiło kierowcę rządowego samochodu do gwałtownego skrętu kierownicą w lewą stronę. Do tego biegli uważali, że prędkość pojazdu mogła wynosić nawet 140 km na godzinę. Z uwagi na to, że kilkoro świadków usłyszało huk, który określali jako wybuch, postanowiono sprawdzić pojazd również pod tym kątem. Również żona Waleriana Pańki jest przekonana, że tamtego dnia, przed godziną 8 rano w pojeździe, którym podróżowała wraz z mężem, doszło do wybuchu. Według biegłych nie było widocznych oznak wybuchu bomby. Ekspertyzy określiły, że wgniecenia w aucie nie mogły być wynikiem detonacji ładunków wybuchowych. To, że auto rozpadło się na dwie części, spowodowane było konstrukcją auta. Podwozie wykonane było z kilku blach połączonych ze sobą tak zwanym szwem grzewczym. Przy dużej prędkości i silnym uderzeniu blachy po prostu się rozerwały. Po tragicznym wypadku wycofano z ruchu wszystkie rządowe Lancie.
Prokuratura uważała, że wyłączną winę za wypadek ponosi kierowca rządowej limuzyny Jan Budziński. Wskazywali na zbyt szybką jazdę, nieprawidłowo wykonany niebezpieczny manewr wyprzedzania, złe wyprowadzenie pojazdu z poślizgu i tutaj podnoszono także, że prawdopodobnie Jan Budziński był nieodpowiednio skupiony na jeździe, gdyż, jak twierdziła pani prokurator z Piotrkowa, miał pomagać Urszuli Pańko wyciągać kanapki z torby położonej na podłodze po stronie pasażera. Pomimo wszystkich głosów ekspertów, policji czy prokuratury, zeznań świadków, Jan Budziński nie przyznawał się do winy i cały czas podtrzymywał swoją wersję. Wersja Urszuli Pańko niejako pokrywała się z wersją kierowcy, chociaż kobiety nigdy oficjalnie nie przesłuchano w tej sprawie. Wdowa po profesorze na łamach prasy mówiła, że w pierwszej chwili wypadek wcale nie wyglądał na tak tragiczny w skutkach, jaki faktycznie był. Kierowca nie jechał zbyt szybko, a jej zdaniem oraz zdaniem innych Jan Budziński miał opinię karawaniarza, czyli osoby, która jeździ bardzo wolno i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. I tak też było tamtego feralnego dnia. Kobieta do dziś pamięta ogromny huk oraz nagły, silny skręt w lewo, a później to, że przejechali przez pas zieleni, po czym nastąpiło zderzenie z innym autem. Kiedy pierwszy szok minął, kobieta chciała pomóc siedzącemu na tylnym siedzeniu mężowi oraz Janowi Zaporowskiemu. Kiedy jednak odwróciła się do tyłu, zorientowała się, że auto zostało rozerwane na dwie części. Próbowała wydostać się ze środka drzwiami od strony pasażera. Jednak te były zablokowane. Wyszła więc przez dziurę w samochodzie. Była w szoku, że auto znajduje się w takim stanie, powgniatane, rozerwane na dwie części, jakby coś dosłownie rozerwało je od środka. Jakiś czas po wypadku Urszula Pańko przypomniała sobie o tym, że w dzień wypadku na polecenie męża zapakowała do bagażnika Lancii dwie duże torby ortalionowe. Walerian chciał przywieźć w nich książki z Katowic. Torby najpierw zabezpieczono i przez jakiś czas były w posiadaniu piotrkowskiej prokuratury, ale wkrótce trafiły z powrotem do właścicielki. Kiedy obie torby były wkładane do bagażnika pojazdu, z całą pewnością były całe. Kiedy wróciły z prokuratury, wdowa po prezesie NIK zauważyła na nich wypaloną dziurę. Wyczuwalny był również zapach prochu. Znajomy Urszuli, specjalista kryminolog, który również rozpoznał na torbie zapach prochu, polecił kobiecie, aby poprosiła prokuraturę o dokładne sprawdzenie toreb, ponieważ okazało się, że nie zrobiono tego wcześniej. Torby uważano za przedmioty, które nie wnoszą niczego do śledztwa. Tym razem przeprowadzono jednak badania, a ich wyniki wskazywały jednak na to, że śladów prochu na torbach nie ma. Wykonano również test na azotany i ten również dał wynik negatywny. Według prokuratury nie było żadnego wybuchu. Nie było też żadnego zamachu, a fakt obu śmierci profesora Pańki i inspektora Falcmana w korelacji ze sprawą FOS to czysty, nic nieznaczący przypadek. Opinia ekspertów brzmiała: dziura w torbie powstała na skutek tarcia o chropowatą powierzchnię. Każda oficjalna wydana opinia skłaniała się ku wersji nieszczęśliwego wypadku, splotów zdarzeń, jednak świadkowie zdarzenia i sami uczestnicy mieli odmienne zdanie w tym temacie. Pogrzeb Waleriana Pańki odbył się 11 października 1991 roku, w dniu, w którym miał wystąpić w Sejmie, prezentując ustalenia w sprawie FOS. Żegnano go w kościele parafialnym w Jasionowie na Podkarpaciu. Trumna z ciałem profesora stanęła przed ołtarzem. Otwarto ją, by bliscy mogli się z nim pożegnać. Jego grób znajduje się w odległości 3 kilometrów od rodzinnego Tużego Pola, w którym dorastał i które kochał jako lokalny patriota. Spoczął w rodzinnych stronach
żegnany przez przyjaciół i lokalną społeczność, która do dziś jest dumna z tego, że taka postać wywodziła się z ich regionu. Mszę pogrzebową odprawił Ignacy Tokarczuk, biskup diecezjalny wyniesiony do godności arcybiskupa ad personam w czerwcu 1991 roku przez papieża Jana Pawła II. Arcybiskup ad personam to tytuł honorowy nadawany za szczególne zasługi i w przypadku biskupa Tokarczuka jego działalność była związana z Solidarnością i opozycją antykomunistyczną, za co był latami szykanowany przez komunistyczne władze. W ostatniej drodze prezesa NIK-u, profesora Waleriana Pańki, towarzyszyło mu około 1000 osób. Nie tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele, ale także jego współpracownicy z uniwersytetów, delegacje NIK, Sejmu, Senatu, ważne osobistości ze świata polityki, ale także mieszkańcy całej okolicy, którzy nie mogli uwierzyć w to, że ich profesora już nie ma, że odszedł tak nagle. Pogrzeb odbył się z wojskową asystą w towarzystwie sztandarów i delegacji. Kilka dni później odbyła się również uroczysta msza żałobna w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Niedługo potem Walerian Pańko zostaje pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Wałęsę na wniosek marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza. W uzasadnieniu napisano, że jest to odznaczenie za wybitne osiągnięcia dla państwa polskiego. Wkrótce po pogrzebie Waleriana wydarzyła się rzecz bardzo dziwna. Doszło bowiem do włamania do mieszkania należącego do prezesa i jego żony. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń okazało się, że nic z niego nie zniknęło. Panował natomiast ogromny bałagan, ślady plądrowania były bardzo widoczne. Wyglądało to tak, jakby sprawcy czegoś szukali lub była to próba zastraszenia Urszuli Pańko, by nie drążyła tematu śmierci męża. I trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to identyczna sytuacja, jaka miała miejsce na moment przed śmiercią Michała Falcmana. Do jego mieszkania również się włamano i również nic nie zginęło. Policji nigdy nie udało się ustalić sprawców włamania ani do mieszkania Michała Falcmana, ani do mieszkania Waleriana Pańki. Jeśli włamywacze rzeczywiście czegoś szukali, to co mogło być ich celem? Kolejne dokumenty? Notatki prezesa? A może inne dowody, które mogły kogoś obciążyć? Bliscy Waleriana uważali, że ani policja, ani prokuratura nie przyłożyły się do ustalenia okoliczności śmierci profesora, ani do ustalenia sprawców włamania. Sugerowano, że te sprawy muszą być ze sobą powiązane. Wielu uważało, że prokuraturze trzeba wierzyć, ponieważ przeprowadzono wiele badań i ekspertyz. Inni natomiast uważali, że sprawa ma polityczne dno i nie był to zwykły wypadek, tylko zamach na człowieka, który 4 dni później miał postawić w bardzo negatywnym świetle wiele osób z politycznego świecznika. Prokuratura w swoim śledztwie nie odniosła się do anonimów, jakie otrzymywał Pańko, do gruźb, które otrzymywała także po wypadku Urszula Pańko. Nie łączono atmosfery strachu panującej wokół profesora z jego tragiczną śmiercią. Anonimowe pogróżki sugerowały, by wdowa po profesorze zachowała milczenie, jeśli przed śmiercią mąż przekazał jej jakieś informacje, bo i ona także miała zginąć w wypadku. Prokuratura nie zainteresowała się tym, że zaraz po wypadku zaginął klucz do sejfu prezesa NIK, w którym trzymał ważne dokumenty, raporty i notatki. Urszula Pańko mówiła w jednym z wywiadów, cytuję: Walery miał w Katowicach przyjaciela Romana i kiedyś powiedział mu: wiesz,
W kieszeni mojego popielatego garnituru jest kluczyk do sejfu. Pamiętaj o tym. Jakby coś mi się stało, weź ten kluczyk i ujawnij dokumenty. Gdy Roman usłyszał o wypadku, przyjechał do szpitala, ale kluczyka już nie było. A sejf był pusty. Tam były oryginalne sprawozdania Falcmana. Koniec cytatu. Kluczyk odnalazł się po jakimś czasie, ale wówczas okazało się, że sejf rzeczywiście został przez kogoś opróżniony. Raportów Falcmana nie odnaleziono do dziś. Część zostało spalonych w dniu, w którym zmarł Falcman, a te, które Pańko przechowywał w swoim sejfie, zniknęły po śmierci profesora. Nie znaleziono również nigdy treści przemówienia, wystąpienia, które profesor Walerian Pańko miał wygłosić w Sejmie w dniu 11 października 1991 roku. Po pogrzebie Waleriana prace w Najwyższej Izbie Kontroli musiały być kontynuowane, ale nikt nie wiedział, co dalej z aferą FOZ. Pracownicy NIK zaczęli się obawiać tej sprawy. Pańkę na stanowisku zastąpił Piotr Kownacki, który posiadał wszelkie uprawnienia do działania. Jednak śmierć profesora oraz inspektora Falcmana wydawały się podejrzane, a cała sprawa niebezpieczna. Kownacki pełnił obowiązki prezesa przez 4 miesiące do czasu wyboru nowego prezesa, którym w lutym 1992 roku został późniejszy prezydent Lech Kaczyński. Ten jednak nie podjął tematu. Anatol Lawina, bezpośredni przełożony Falcmana, twierdził, że jest tak dlatego, że Kaczyńscy również są powiązani z aferą FOZ. Lech Kaczyński odniósł się do zarzutów Lawiny, mówiąc, że ten kłamie i jest jego osobistym wrogiem. W sprawie wypadku głos zabrał znany kaskader Włodzimierz Barański, który nieraz widywał zniszczone od wypadków auta. Jego zdaniem w sprawie wypadku prezesa NIK najdziwniejsze było rozerwanie auta na 2 części, jakby coś je przecięło. Mężczyzna chciał nawet przeprowadzić próbę powtórzenia wypadku jako kaskader. Miał w takich sprawach doświadczenie. Wielokrotnie brał udział w pozorowanych na planach filmowych wypadkach. Chciał sprawdzić, czy ustalenia prokuratury rzeczywiście są prawdopodobne, albo czy wersja sugerowana przez wdowę po prezesie może być prawdziwa. Nikt jednak nie skorzystał z jego pomysłu. Uwagi, jakie kierował do prowadzących śledztwo, nie zostały wzięte pod uwagę. Dla nich nie był żadnym ekspertem. Żona kaskadera odebrała natomiast anonimowy telefon z pytaniem o to, dlaczego jej mąż interesuje się sprawami, które w ogóle go nie dotyczą. Ta sama osoba zadzwoniła także do pana Barańskiego z tym samym pytaniem. Wkrótce sprawa ucichła. Barański nie naciskał, skoro nikt nie był zainteresowany pomocą z jego strony. Dopiero jakiś czas później, kiedy kaskader brał udział w pogrzebie jednego z filmowców, podszedł do niego nieznany mu mężczyzna i powiedział wprost, że nadmierne interesowanie się i wtrącanie w sprawę wypadku Pańki może mieć dla niego poważne konsekwencje. Kaskader, który wystraszył się nie na żarty, zasłaniał się chęcią zarobku, na co jego rozmówca oznajmił, że istnieją przecież inne sposoby zarabiania oraz że naturalną rzeczą w życiu człowieka, nawet takiego jak Pańko, jest śmierć. Jan Budziński, kierowca BOR, został bardzo szybko oskarżony o spowodowanie wypadku, w wyniku którego zginęły 3 osoby. Mężczyzna stanął przed sądem, nigdy nie przyznał się do winy i do końca życia obstawał przy swojej pierwotnej wersji. Nigdy nie zmienił swoich wyjaśnień, był pewien, że nie przekroczył dozwolonej prędkości i nie zrobił niczego, co mogłoby mieć wpływ na przebieg wypadku. Mimo swoich wyjaśnień został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, choć jego obrońca domagał się uniewinnienia. W trakcie swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski ułaskawił go, a kilka miesięcy później kierowca miał popełnić samobójstwo. Echa sprawy zdawały się milknąć w mediach. Mimo wielu niejasności,
wątpliwości i dziwnych sytuacji, które miały miejsce po śmierci profesora, sprawa powoli zaczęła schodzić z pierwszych stron gazet. Media skupione były na ciągłym powoływaniu i rozwiązywaniu kolejnych rządów, na wprowadzanych ustawach, które miały zamienić Polskę w nowoczesne, demokratyczne państwo. Jednak było wielu takich, którzy o sprawie profesora oraz inspektora Falcmana nie mieli zamiaru zapomnieć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tej sprawie wcale nie skończyło się na dwóch śmierciach. Mogłoby się wydawać, że pomimo wielu niejasności i wątpliwości sprawę można zamknąć. Są ludzie wierzący w zaplanowaną zbrodnię, są też i tacy, którzy nie widzą żadnych wątpliwości. Wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Sąd wydał wyrok. Jednak dziwnym trafem, poza śmiercią Falcmana i Pańki, a także samobójstwem Budzińskiego, następują jeszcze inne dziwne zgony. W tajemniczych okolicznościach umiera dwóch policjantów z drogówki, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku lunchi prezesa Pańki. Obaj są wysportowani. Jeden z nich jest instruktorem pływania i nurkiem. Jako dobrzy znajomi wybierają się wspólnie na ryby. Ich ciała zostają odnalezione w zbiorniku wodnym, którego poziom był bardzo niski, około 70 cm. Oficjalną przyczyną śmierci było utonięcie. Jak to możliwe, że obaj utonęli w tak płytkim zbiorniku wodnym? Trudno uwierzyć, że i tym razem doszło do nieszczęśliwego wypadku. Niestety to nie koniec tragicznych i nie do końca wyjaśnionych śmierci w tej sprawie. Anatol Lawina, bezpośredni przełożony Falcmana, który brał czynny udział w kontroli funduszu, był po śmierci Pańki i Falcmana jednym z głównych świadków w sprawie afery rozkradania państwowych pieniędzy. Lawina, podobnie jak Pańko i Falcman, dostawał pogróżki. Przez lata jednak nie doszło do ich realizacji. Żona Michała Falcmana opowiadała, że Anatol Lawina odwiedził ją kiedyś o bardzo późnej porze, około 3 w nocy. Był bardzo roztrzęsiony i wystraszony. Opowiadał jej o tym, że dostał w kopercie wtyczkę. Mężczyzna był przerażony niecodzienną przesyłką. Izabela Falcman nie bardzo wiedziała, jak ma zareagować na tę niecodzienną wizytę, rozumiała natomiast obawy Lawiny. Nie były one zresztą bezpodstawne, bo 16 września 2006 roku Anatol Lawina zmarł na skutek obrażeń, których doznał po pobiciu przez nieznanych sprawców. Został napadnięty i pobity na śmierć. Sprawców nigdy nie ustalono. Po wielu latach wdowa po profesorze nadal nie chciała uwierzyć w wersję prokuratury. Według niej w tej wersji wiele rzeczy się nie zgadza. Przecież ona sama jest bezpośrednim świadkiem oraz uczestnikiem wypadku, w którym zginął jej mąż, a nie została oficjalnie przesłuchana. Pamięta dokładnie, że kierowca jechał wolno, że słyszała dziwny huk, a może nawet wybuch. Że po wybuchu coś ściągnęło ich na lewą stronę. Urszula Pańko wie, że wyjaśnienie tajemnicy wypadku oraz wskazanie winnych, prawdziwych winnych śmierci jej męża jest niemożliwe, dlatego że według niej ludzie odpowiedzialni za wypadek nadal sprawują ważne funkcje. Dla prokurator Małgorzaty Rądz, która została wezwana do miejsca wypadku, sprawa od razu była jasna, a potwierdziły to wszystkie wykonane ekspertyzy. Zwykły wypadek niezwykłej osoby. I dlatego właśnie powstaje tyle teorii spiskowych. Od strzelania w bok samochodu armatami powietrznymi, wysadzonymi w bagażniku ładunkami wybuchowymi, aż po snajpera, który strzelał z ukrycia w koła lunchi. Dla prokurator Małgorzaty Rądz branie pod uwagę jakichkolwiek innych wersji niż ta oficjalna o wypadku komunikacyjnym to kreowanie teorii o zamachu. Pomimo śmierci Michała Falcmana, który odkrył aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, pomimo śmierci Waleriana Pańki, który po Falcmanie dalej drążył temat i miał przedstawić wyniki inspekcji, w końcu udało się postawić przed sądem kilka osób i oskarżyć ich między innymi o przywłaszczenie pieniędzy ze skarbu państwa. A nie było ich mało.
119,5 miliona dolarów, 9,6 miliona marek niemieckich, 16,8 miliona franków francuskich, 125 milionów franków belgijskich oraz 35,9 miliona złotych. W sprawie skazano 7 osób. Najwyższy wyrok otrzymał Grzegorz Rzemek, który był dyrektorem generalnym FOS, 9 lat. 6 lat otrzymała jego zastępczyni i księgowa Janina Him. Na 2,5 roku więzienia oraz grzywnę w kwocie 500 zł sąd skazał Dariusza Przywieczerskiego, dyrektora firmy Universal, w której inspekcję przeprowadzał Falcman. Przywieczerski uciekł do Stanów Zjednoczonych i skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości aż do 2017 roku. Wtedy to został zatrzymany na Florydzie, a w roku 2018 doszło do ekstradycji do Polski. Przywieczerski został osadzony w areszcie na Służewcu pomimo wyroków. Wiele osób czuło jednak i do dziś czuje ogromny niedosyt, bowiem na ławie oskarżonych powinno zasiąść o wiele więcej osób. Dlaczego tak się nie stało? Można się tylko domyślać. Być może nazwiska tych osób nie pozwalały na ich skazanie. Może brakowało dowodów, które ktoś wykradł z sejfu Waleriana Pańki. O Michale Falcmanie jego bliscy, przyjaciele i współpracownicy pamiętają do dzisiaj. Jego rodzina uważa i mówi o tym otwarcie, że jego śmierć nie była spowodowana zawałem. Ich zdaniem było to wykonanie wyroku na zbyt dociekliwym inspektorze, który drążył niewygodny dla zbyt wielu osób temat. On również, podobnie jak Walerian Pańko, został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku powstał o nim wspomniany wcześniej film dokumentalny Jerzego Zalewskiego zatytułowany Oszołom. W materiale wypowiada się m.in. żona Falcmana Izabela, która mówi, że pod koniec życia jej mąż był psychicznym wrakiem człowieka. Walerian Pańko po swojej śmierci dostał kolejne odznaczenia. Order Odrodzenia Polski, który przyznał mu Lech Kaczyński. W roku 2015 odznaczony został odznaką honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. W roku 2018 Krzyżem Wolności i Solidarności. W roku 2009 został honorowym obywatelem Brzozowa. Szkoła w jego rodzinnym Turzym Polu otrzymała jego imię. Pamięta o nim Najwyższa Izba Kontroli. W uroczystościach upamiętniających profesora brał udział m.in. były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Właściwie wszyscy, którzy znali profesora, mówili o nim jako o naszym Walerku. Pozostaje on w pamięci wielu ludzi, współpracowników, przyjaciół, dalekich i bliskich znajomych, a sprawa jego wypadku co jakiś czas wraca. Choć nie mówi się o niej zbyt wiele, być może ze strachu. Przecież w tej sprawie życie straciło wiele osób. Nadal oficjalną wersją wypadku jest nieszczęśliwy splot zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi kierowca. Pomimo wielokrotnych prób wznawiania śledztwa, nie udaje się zmienić postawy prokuratury i nadać sprawie nowego biegu. Teoria o zamachu na życie prezesa Najwyższej Izby Kontroli przez niektórych uważana jest za teorię spiskową. Jednak czy na pewno nią jest? By jakąś teorię wyśmiać, by umniejszyć jej prawdopodobieństwo, najłatwiej nazwać ją spiskową, by po prostu ją ośmieszyć. W wywiadzie udzielonym w 1992 roku Urszula Pańko wspomina: na pewno nie był to normalny wypadek. Muszę jednak dodać, że absolutnie nie obwiniam tu kierowcy. Mogę mieć do niego pretensje jedynie o to, że uratował mi życie, że nie zginęłam razem z moim mężem. Zawsze będę twierdzić, że nie był to zwykły wypadek, a jadące BMW, które przecięło nasz samochód na pół, to był po prostu palec Boży. Pamiętam, że zanim doszło do zderzenia, jakaś nadprzyrodzona siła zerwała nasz samochód i poprzez pas zieleni pędziliśmy prosto, by zderzyć się ze ścianą wiaduktu. Kiedy odzyskałam świadomość,
Pierwsze, co zobaczyłam, to właśnie mur tego wiaduktu. Wcześniej, kiedy samochód wypadł z autostrady, usłyszałam jakiś dziwny huk, coś w rodzaju wybuchu. Nie jechaliśmy z oszałamiającą prędkością, ponieważ kierowca zamierzał dopiero co wyprzedzić ciężarówkę i w tym właśnie momencie zarzuciło nasz samochód z jednoczesnym, nieprawdopodobnym hukiem. O walerianie pisało wielu. Pani Danuta Bolikowska z Zespołu do Spraw Historii i Upamiętnienia Najwyższej Izby Kontroli pisała: te funkcje prezesa NIK sprawował krótko, zdołał jednak nakreślić kierunki reformy kontroli państwowej w celu jej odpolitycznienia i zapewnienia niezależności od władzy wykonawczej. Planował dokonać analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i sporządzić raport o stanie zagrożenia państwa. Zaczął uwalniać Izbę od wpływu rządzących na jej pozycje i plany kontroli. Chciał ulepszyć ustawowe instrumenty prawne do badania i oceny kontrolowanej działalności. Rozpoczął reorganizację instytucji i wymianę kadr, wzmocnił kolegialny charakter zarządzania Izbą. Najgłośniejszą w czasie jego prezesury stała się kontrola działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego FOZ, której bulwersujące wyniki miał zaprezentować w Sejmie. W dużym polu rodzinnej miejscowości profesora Waleriana Pańki nadal pamięta się o jego zasługach dla Polski. Nie tylko szkoła nosi jego imię, ale odbywa się turniej tenisa stołowego czy turniej taneczny właśnie pod patronatem słynnego Turzanina. Od kilku lat również organizowany jest bieg jego imienia. W Polsce w kilku miastach nadano ulicom jego imię, między innymi w Katowicach, które były tak ważnym miejscem w jego życiu. Wdowa po profesorze przez wiele lat walczyła o wyjaśnienie przyczyny śmierci męża. Prosiła o pomoc kolejnych prezydentów, mając nadzieję, że pomogą w wyjaśnieniu tragedii. Prosiła między innymi Solidarność, czy też byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, do którego skierowała apel, by wykorzystane zostały wszelkie możliwości wyjaśnienia sprawy. Według żony, jak i IPN, śmierć profesora Waleriana Pańki była ostatnią zbrodnią komunistyczną w Polsce. Na apele nie odpowiedział prezydent Komorowski, ale w podobnym tonie kobieta zwracała się kilka lat wcześniej do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten również nie przychylił się do prośby. Sama Urszula Pańko twierdzi, że wie, kto stoi za zamachem na życie jej męża, ale nie może podawać publicznie nazwisk, ponieważ nie jest w stanie udowodnić swoich słów, a nie stać jej na procesy o zniesławienie, które z pewnością zostałyby jej wytoczone, gdyby zaczęła mówić głośno o sprawcach. W 2014 roku Urszula Pańko odniosła się również do kwestii winy kierowcy Jana Budzińskiego. Twierdziła, że nie jechał szybko. Siedziała obok kierowcy, widziała licznik i twierdziła, że jechał 90 km na godzinę. Siedziała z przodu, pamięta jak zerkała w boczne lusterko i widziała uśmiechającego się do niej męża. W pewnym momencie ich wzrok spotkał się w lusterku. Walerek, tak zwracała się do niego żona, miał wyszeptać do żony: kocham cię. Nie słyszała tego, ale wyczytała to piękne wyznanie z ruchu jego ust. Kilka sekund później, gdy sięgała po kanapki dla męża, usłyszała eksplozję. Pamięta, że do szpitala jechali bez sygnału dźwiękowego. Miała nadzieję, że gdy tylko dotrą do szpitala, Walerian trafi na stół operacyjny, że zaczną go ratować, ale było już za późno. Mogli pomóc już tylko rannej żonie. Kobieta wspomina: zaprowadzili mnie do sali, gdzie Walerek leżał na stole. Położyłam się obok niego. Był już martwy i widziałam, jak sinieje od paznokci. Nie wiem, jak długo tak leżałam. Ja wtedy też umarłam, choć żyję. A właściwie żyję, bo nie umarłam. Polska straciła wtedy wielkiego patriotę. Ale co tam? Ja straciłam miłość mojego życia, mówiła pani Urszula.
Profesorowi wiele zawdzięczała również solidarność rolników indywidualnych. Zawsze wspierał ich działania. Wszędzie, gdzie się pojawiał, starał się pomagać ludziom, rozumieć ich problemy. Po jego śmierci pamiętano go. Na uroczystości upamiętniające jego osobę zapraszano jego ukochaną żonę Urszulę. Gdy pojawiała się w szkołach, na uniwersytetach czy innych miejscach, do których ją zapraszano, była oklaskiwana. Ale jak mówi, wiedziała, że te oklaski nie są dla niej, a dla jej zmarłego męża. Walerian Pańko miał ogromny wkład w naukę. Napisał ponad 80 prac naukowych, był promotorem 200 prac magisterskich. Profesor Irena Lipowicz mówiła, że Walerian Pańko bardzo kochał swoją matkę, był ogromnie dumny ze swojego ojca legionisty. Dla dzieci z Dużego Pola jest przykładem i wzorem, by zawsze być dumnym z miejsca pochodzenia, ze swoich korzeni. Pani Wiktoria Orlik wspomina natomiast ostatnie spotkanie ze swoim bratem. Widziała go miesiąc przed śmiercią. 1 września 1991 roku przyjechał pociągiem do Krosna. Następnego dnia rano wraz z siostrą pojechali do Dużego Pola. 2 września jego mama Stefania obchodziła imieniny. Nie mogło go wtedy u niej nie być. Został u mamy do 6 września i tego dnia pojechał autobusem z Dużego Pola z powrotem do siostry. Spędził u niej kilka godzin, po czym zaczął zbierać się do wyjścia. Szwagier miał go odprowadzić na dworzec kolejowy. Również pani Wiktoria chciała pójść z bratem, ale Walerian zasugerował, by została w domu, a oni sobie poradzą z dotarciem na pociąg. Kobieta stanęła na półpiętrze, patrząc na brata. Widziała, że jest inny niż zwykle. Zdenerwowany. Była pewna, że to kwestia jego pracy. Zwierzył jej się, że jego życie jest zagrożone. Poleciła mu jeszcze, by robił swoje. Przytaknął jej i tak wyglądała ostatnia chwila, w której pani Wiktoria widziała swojego młodszego brata. Od śmierci Michała Falcmana oraz Waleriana Pańki miną w tym roku 32 lata. Do dziś te śmierci zdają się być dziwne. Nie ma wątpliwości, że i śmierć policjantów, kierowcy, jak i pobicie ze skutkiem śmiertelnym Anatola Lawiny to kolejne szokujące elementy tej układanki. Wdowa po profesorze ma żal do prokuratury, że nigdy jej nie przesłuchano w sprawie śmierci męża. Była przecież najbliższym świadkiem. W mediach pojawiły się później również informacje, że w dniu śmierci Michała Falcmana ktoś spalił napisane przez niego raporty. Część z nich znajdowała się w sejfie Waleriana Pańki, ale i te zniknęły po śmierci prezesa. Dzisiejszy odcinek miał być początkowo historią śmierci profesora Waleriana Pańki. Jednak nie można opowiedzieć historii tego człowieka, nie poruszając spraw śmierci wszystkich innych osób. Zarówno Michała Falcmana, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło, poprzez śmierć policjantów Anatola Lawiny czy też Jana Budzińskiego. Ta sprawa w pewnym sensie fascynuje, bo do dziś jest niesamowicie tajemnicza, ale ona przede wszystkim przeraża. Czy możliwym jest, że dla uchronienia kilku ważnych osób poświęcono tyle ludzkich żyć? To już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i na następne zapraszam już za kilka dni. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!